Witam kolegów hodowców. Czasami koledzy ostatnio mnie pytają, jak rozpoznaję samczyka lub samiczkę wśród młodych. Na wstępie powiem od razu, że nie jest to taka prosta sprawa i każdemu mówię, jak tam chce parki, że można się postarać wybrać, spróbować, ale to nie jest oczywiste, że wybierze się parę, które można razem sparować samczyka z samiczką, bo można się pomylić, choć są pewne czasami wskazówki, że wydaje się, że to jest samczyk, to samiczka i idzie trafić, choć nie jest to stuprocentowe. Po pierwsze, jak się zna swoje gołębie, no to wie jak mniej więcej, jak ta rodzina wygląda i to jest jakby takim mocnym ułatwieniem. Najłatwiej według mnie wybrać samca i samiczkę w momencie, jak mamy gniaździaki. Jak mamy gniaździaki i jest to parka, to wtedy po prostu wyraźnie się odróżniają, że samczyk jest taki potężniejszy, ma dziób potężniejszy, a samiczka jest drobniejsza, bo jak jest jeden z gniazda, to naprawdę łatwo się pomylić. I jak ja kolegom próbuję wysyłać jakieś parki, no to właśnie wybieram, jak ktoś chce konkretnie, żeby pary mu wysłać, to taka moja metoda to wybieranie z gniazd, gdzie mam dwa. No czasami są rozłożone, ale wtedy daję je razem do jednego gniazdka i mogę je porównać, bo one są w tym samym wieku i jak się różnią, wtedy widać, o, to jest samiczka, to jest samczyk. I to raczej wychodzi, to się raczej udaje. Jak jest jeden z gniazda, to nie do końca. Jak są dwa i są takie same, no to też różnie bywa, chyba że 100% widać, że jest samiczka, no a albo że no 100% nigdy nie ma, ale wtedy są takie podobne. Najlepiej jak one się różnią, to wtedy to jest jakby ułatwione. I tu Wam pokażę, to są młode. Taka nadzieja na przyszłość. O, jakbym... Chodź tutaj. Najpierw złapał... Nie uciekać. Nie chcesz iść do mnie. Najpierw złapał o tego. Miałbym pewne może czasami nawet wątpliwości, że raczej bym powiedział tak, samego, że to jest samczyk, ale no, nie jestem taki... Nie byłbym taki pewny. Tak więc tutaj mam... O, tego młodego. Wydaje mi się, że to jest samczyk, choć miałbym wątpliwości, gdyby to był jeden młodek w gnieździe. O, co prawda, o, jaki byczek się wychował. To jest krzyżówka wnuk 901 po synie 901, który ma pierwszy i czwarty konkurs na oddział zrobiony. I po córce szaleńca super wybitnej samicy, zaraz powiem dokładnie, z czego się wywodzi, ale o, tu jest on, tak wygląda byczek, a tu jest drugi z gniazda i to jest, o, może nie wiem, czy to widać dobrze na filmie, to jest samiczka, od razu widać, że jest drobniejsza, także dlatego myślę, że jest to parka, że to jest samiczka, a to jest samczyk, także tak to tutaj wygląda. Są to wnuki 901 po mojej super samicy i wnuki szaleńca. O, to są z tych gołębi. I powiem tak, tu jest ta matka. Matka od nich jest tutaj na zdjęciu. To jest 13, 47, 13, gdzie ona jest? O, tu na samej górze. To jest ich mama, a tu są wyniki od tej mamy. Tu są wyniki tej matki od nich. Druga na 520, trzecia na 520, szósta na 520, siódma na 320. To było w 2017, 28, 30, 12, 14 maj, 11 czerwiec, 8 na 520, 16, 9. Tu są jej wyniki po kolei. To, o, to są. A więc te pisklaki. O, Paulina, trzymaj. Złap go, pokaż jak wygląda. Złap go. Możesz mi ich zabrać, co? Pokaż skrzydełko, jak ten gołąbek wygląda. O. Piórko mu wyrwiesz, czekaj, puść ty. No, rozciąg. Trzymasz go?
tam. Pokażesz zaraz drugiego, co? No jest trochę ten, jest trochę uciekający. Ucieka? Nie jest spokojnie. I tu drugi. O, obóz. Ten jest grzeczny, to masz samczyka. A samiczkę, tak? No. O, zabieramy ich stąd. Idą do nowego gołąbniczka. Chodź. Tu go damy do klatki. Zabieramy go. Który jest ładny? Ładny? Ładny. A pokażę, podtrzymasz jeszcze jego wujka? Pokażę ci jeszcze jego wujka i ciocię. O, idziemy z nimi. I tu jesteśmy w drugim gołębniku. Tu już młodziaki zaczynają biegać po ziemi i właśnie robić psikusy. Już wychodzą, także pokazują, że mogą być duże. A bo tu uciekła ta samiczka. Czekaj, to jest 400. Nie, to nie jest 400. Trzymaj, tu jest dziecko szaleńca. Syn szaleńca i syn szalonej. Pokaż, jakie ma skrzydełko. Pokaż, jaki... Szalony gołąbek. No, ucieka nam. Ależ go. Pokaż, tu jest dziecko szaleńca. Zaraz łapiemy jeszcze jego siostrzyczkę. Nie wyrwę mu ogona. Dobra, łapiemy, szukamy jego siostrzyczki zaraz. Pokaż. One są podobne. Tu je damy do niego. O. To są... to jest od nich wujek. Pisklaki pod cele już pouciekały. Musiałem ich stąd wyciągać. Tu też siedzą z drugiej strony. A tu jest córka szaleńca. Trzymaj, Paulina. Którą tu pokazywałem, jak rosła, też już zeskoczyła. O. A już obrośnięta. Także zabieramy pisklaki i odkładamy do osobnego gołębnika. Daj do klatki, pokażemy tu jeszcze kilka pisklaków. Ładna. Ładna? Jest ładna. Nadzieja na przyszłość. Daj ją do klatki. Dość halania. Oddaj. A tu są następne pisklaki. O, jaką główkę ma. Jest cały gorący. Cały gorący. Takie już są na dzień dzisiejszy. Także już zaczynają zeskakiwać. Dosłownie są już dobre do wzięcia. O, tu też taki samiczka. Piękna. Ładnie już. Dorosły młodziaki. No z dnia na dzień. A już teraz zeskakują. Będą same jadły. Także można powiedzieć. Tu następny. Że będą do wzięcia już. Do odłożenia. Do samodzielności. Tak tutaj sobie wyglądają. O. Tu szaleńca. Także tak tu wygląda sytuacja. Pozdrawiam. Dobry lot. Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854. Do usłyszenia. No i wyciągamy młodziaki. O, jeszcze raz, jaki młody. Piękniejszy? Ten to nie jest ten, który mi się podobał. Pójdź go. O. Syn szaleńca to jest. O.
Następny. Ten mi się podoba. Ten ci się podoba? Nie. To jest samiczka. Ła. Dziewczynka. To jest tamta, która jest nie... Nie, ta nie. Ta mi się nie podoba. Następny. Ten mi się podoba. Ten z czerwonymi oczami. Z czerwonymi oczami? To jest tak, to jest córeczka szaleńca. Ała! Zostaw. Ona mi się też podoba. Zostaw. Jeszcze. I ostatnia. Stoi mi na ręce, jakby to była jakaś butelka. Wysoko, co?